Cześć, nazywam się Agnieszka Dolniak, jestem trenerem personalnym oraz instruktorem fitness. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na ćwiczenia na pośladki i na uda. To są oczywiście najważniejsze partie dla wszystkich kobiet. Ćwiczenia możecie wykonać w domu. Potrzebujemy tylko taśmę, która teraz jest wszędzie dostępna, czy w sklepach sportowych, czy w internecie. Taśmę później sobie zwiążemy, żeby troszeczkę była mocniejsza. To jest akurat taśma takiej średniej mocy i butelka. Akurat wykorzystałam taką 5-litrową, troszkę mam ją nie do końca wypełnioną, bo już wypiłam wodę, bo to jest strasznie gorąco. Czemu akurat tak? Bo nie fajne obciążenie, pomoże nam wyszlifować dobrze pośladki i możemy to wykonać w domu, nie mając nawet żadnych hantli, czy sztang, czy ketla. Będą trzy ćwiczenia, dwa ćwiczenia w pozycji stojącej, jedno w klęku podpartym. Jak wykonacie ilość powtórzeń, po 8 wykonuję, następnie można te ćwiczenie wykonać jeszcze dwa razy, czyli na przykład raz ze mną i dodatkowo jeszcze dwa razy. Powtórzenia robimy po 8, 3 ósemki na przykład, albo 2 ósemki i powtarzamy przysiady jeszcze raz i jeszcze raz, żeby były na przykład 3 powtórzenia tego samego ćwiczenia. Myślę, że po takim bloku poczujecie swoje pośladki. Zapraszam. To zapraszam, zaczynamy. Dzisiaj jest troszkę gorąco, jest nawet tutaj bardzo duszno, ale damy radę. Więc tak, stawimy stopy szerzej krótko niż nasze biodra i taśmo. Na wokół kostek. Siadamy niziutko i podnosimy lift do góry, wydech. I siadamy. Mamy 8, siadam 7 do góry, niziutko 6, oczywiście do tyłu biodra 5, podnoszę 4, tak, kierujemy kolan, 3 plecy proste, 2. Podnoszę i jeszcze jeden. Teraz zatrzymujemy i powolutku na górę. Napinam 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Druga noga. Stoję na lekko ugiętym kolanie i góra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I powtarzamy. Znowu przysiad i lift. Tak? I do tyłu. I później znowu zatrzymujemy 8. Puls, bardzo dobry tu na zewnętrzną część uda, na pośladeczek. I druga, 8 puls. I zapraszam do kolejnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie. Ćwiczymy w domu, tak? Bardzo dobrze. Wykorzystujemy sobie taką oto butelkę, 5-litrowa, może być do końca wypełniona wodą. Niestety tutaj wypiłyśmy trochę z koleżanką wody, więc zostało nam jej mniej. Ale to chodzi o to tylko, żebym Wam pokazała. Trzymamy, mamy fajne obciążenie, tak? Stajemy, nie potrzebujemy żadnej hantli ani ketla. Stajemy tak, stopy szerzej niż nasze biodra, palce stopy lekko na zewnątrz. Trzymamy obciążenie, teraz siadamy jak najniżej możemy. Kolana otwieramy na zewnątrz, głęboko, pośladki w dół, tak? Trzymamy oczywiście plecy proste, zaraz pokażę bokiem. Stajemy, przyciągamy do siebie ciężar i opuszczamy. Taki ruch, jakbyśmy chcieli go postawić na ziemi, albo stawiamy i podnosimy. Podnosimy siłą pośladków. Tak samo zobaczcie bokiem. Siadam, tak, plecy. Lędźwiowy, tu kąt prosty. Biodra kładę, ciężar, podnoszę go siłą pośladków do góry, wydech. I siadam pięknie. I wstaję, tak? I idziemy sobie. 8, tak, niziutko. Jak będziemy otwierać kolana na zewnątrz i tu nisko siadać, to bardzo dobrze wewnętrzna część uda pracuje. Podnoszę. I jeszcze do góry. 8 i niziutko. 7. Jak czujecie, że się garbicie, tak, ten odcinek lędźwiowy, to nie robimy aż taki głęboki przysiad. Kolejne ćwiczenie. Stajemy stopy na szerokość bioder, tak? Czyli tak jak nasze kolce biodrowe. I znowu wykorzystujemy sobie, akurat ja wzięłam butelkę 5-litrową, tak jak mówiłam, już z trochę wypitą wodą. Teraz trzymam w ten sposób, tak? Siadamy niziutko, plecy proste, oczywiście przysiad tylko prawidłowy i pilnujemy kolana. Teraz powoli wstawię do góry i robimy 8 przysiadów, tak? 7, plecy trzymamy, 6 i jeszcze 5. Niziutko i 4. Wyobraźcie sobie, że z tyłu jest krzesło 3, tak jakbyśmy siadali pośladkami na krzesło 2, 1. I ja uwielbiam to ćwiczenie. Zatrzymujemy w tej pozycji jak najniżej pośladki i teraz z obciążeniem. Ja mówię na to, wbijamy gwoździe, tak, powolutku idzie tak, środek, stopa i cały czas siedzimy, cały czas trzymamy plecy proste, kolana lekko, otwieramy na zewnątrz i środek i stopa.
bardzo dobre na wakacje, podróże w lesie się przyda. I jeszcze siedzimy 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, luz. Kolejne ćwiczenie wykonamy w klęku. Na przedramieniu jedna ręka, prawa ręka wyprostowana i taśma. Podnosimy do góry, napinamy mocno pośladek, stopa trzymamy w pozycji flex, opuszczamy na dół, podnoszę do góry bokiem, napinamy tutaj udo, opuszczam i mamy górę, 8 i do boku, 7 i do tyłu, 6 i góra, 5. Uważamy tak, żeby tutaj mocno napiąć pośladek, jak opuszczamy, rozluźniamy lekko, tutaj stopa musi być równo z kolanem, tak, żeby nie było ono w takiej pozycji. Opuszczam i jeszcze idziemy 8 i góra, 7 i do tyłu, 6 i 5 i jeszcze 4 i jeszcze 3 i jeszcze 2 i jeszcze 1, zatrzymujemy do boku, pulsujemy 8, góra, 7, 6, 5, 4, gwarantuję 3, że już pośladek 2 będzie bolał, jeszcze jedną ósemkę, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opuszczamy, na chwilę rozluźniamy, siadamy do tyłu, napięte ręce daleko przed głowę, wydech. I następnie zmieniamy stronę. Tak samo, teraz lewa ręka wyprostowana, prawa na przedramieniu. Zakładamy sobie taśmę na stopę i podnosimy do góry. Raz i dół, bok, wydech. I cały czas, zobaczcie, stopa jest flex, tak, pięta. Do góry, palce w dół i opuszczam, i bok. I tak samo, dwie ósemeczki, później zatrzymujemy, pulsujemy, 8, góra, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i jeszcze jedno mocno, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 i rozluźniamy.